porządku, witajcie. Jak myślicie, po co przedłużam, skoro mogę to od razu wam pokazać i zaprezentować wam to, co tutaj dostałem. Jest to taka duża niespodzianka dla wielu z was, wielu tych, którzy mogli się zastanawiać, że faktycznie coś może się dziać na tym kanale naprawdę szalonego. I w tym roku też tak tym bardziej będzie. To chyba będzie jeden z najbardziej szalonych unboxingów ever. Mogę wam to spokojnie zapewnić, ponieważ nie mogę wam pokazać tej gry, do widzenia. Pokażę. Pewnie pamiętacie mój filmik z Nintendo Switchem, kiedy omawiałem ten sprzęt już po premierze. Wiem, nie mam jeszcze do tej pory Switcha. Omawiałem tylko moje pierwsze jakby takie moje odebranie sytuacji. Na ile ten sprzęt się uda i czy faktycznie się uda z takimi zmianami, jeżeli chodzi o gameplay, wysuwanie joyconów, sposób grania i tym podobne. No widać, że jednak tutaj nie miałem kompletnie racji. Muszę akurat się z tym pogodzić odrobinę, bo trochę było to na wyrost, moim zdaniem. No z jednej strony jednak przed premierą pomysł był pokręcony, tak? Był pokręcony na tyle, że no jest to sprzęt dosyć dalej dziki. Dalej dla mnie taki dziki. Ale jak najbardziej do przyjęcia. Natomiast to, co dzisiaj wam pokażę, to chyba nie ulega największej wątpliwości, że zmieniłem zdanie co do tego sprzętu po jakimś czasie. Człowiek zawsze się dostosowuje w momencie, kiedy okazuje się, że coś w jego myślach się nie zgadzało i chce się po prostu zreflektować. Dajmy takiej osobie szansę. I właśnie mi możecie dać taką szansę, ponieważ przed wami jeden z tych tytułów, przy którym możecie mi przybić piątkę, niekoniecznie, ale niekoniecznie z tego powodu, że gra, ale że platforma, jaka jest na tym pudełku. Tak, to nie jest fotomontaż. Nie musicie regulować odbiorników. Nie musicie. Nie ma w ogóle najmniejszej takiej potrzeby, ani największej. Czekajcie, spróbuję sobie tą ostrość. Nie ma takiej potrzeby, słuchajcie. Tak jak mówiłem, zmusiłem się do tego, jestem jedną z tych osób, którą opisałem siebie jako tą, która lubi takie gry olimpijskie. Mario i Sonic w Olimpiadzie Letniej Tokio 2020. Tamten filmik, co oglądaliście niedawno, był takim wprowadzeniem do tej gry. I teraz, uwaga, cały bałagan na YouTubie. I spowodowałem, że będę niedługo, to było oczywiste, posiadaczem oto tej konsolki, tak? Tylko jeszcze na razie mówię, nie ma na to warunków. Zobaczmy, co tutaj opisują. Kurde. Zobaczmy, co piszą. Tutaj tak, 3D i 2D. No, takie ciekawe trochę odniesienie, muszę powiedzieć. No niby ma łapać tą ostrość, a tu niekoniecznie. O, tutaj teraz świetnie wszystko widać. Od 1 do 4. No i tutaj jeszcze ten tryb dla Lite'a. Dla drugiego modelu. No i tak to wygląda, nie? Tak się będzie prezentowało. Ogólnie wydaje mi się, że te boki pudełek do Switcha, one takie, wydaje mi się, są nie tyle co biedne, co mi się wydaje, że nawiązują odrobinę do PS2, bo też PS2 miało takie proste oznaczenia boków tytułów gier. No ale nie jest to aż takie straszne, bo są na pewno jeszcze gorsze pewnie, których w ogóle nie chcę tutaj wspominać, Super Nintendo czy Nintendo 64, bo tam to w ogóle nie ma nic, jeśli chodzi o bok, czy jak macie cartridge, to w ogóle nie widać, co to za gra, tylko musicie ją wyjąć, tak? Nie będziemy jej dzisiaj otwierać, ponieważ nie ma sensu. Wątpię, żebym został oszukany, bo tutaj jest plomba Nintendo. Oni raczej nie zapakowali mi by po prostu w
folii samego pudełka i okładki, i do widzenia. Tutaj jest kartridż, nie będę go lizał, bo nie jestem debilem, nie będę robił z siebie kretyna, ale tutaj grę przynajmniej mam, tak? Za dużo światła. No, także niedługo dołączam do tej gromadki elit na YouTubie, którzy mają Switcha i którzy się nim po prostu podniecają. Ja się nie będę nim aż tak podniecał, bo wątpię, trzeba być trzeźwo myślącym, żadną konsolą się nie podniecam, po prostu mam co mam i tyle i z tego jestem zadowolony. Więc co sądzicie? Wiem, dla niektórych demko mogło wystarczyć, że pograć sobie, sprawdzić i tyle, a tak to ja przynajmniej nie wiem, będę mógł sobie w pełni to sprawdzić i powiedzieć, czy naprawdę warto, czy nie. I wziąłem, po prostu lubię tą serię i raczej myślę, że to nie będzie żadna przeszkoda, żeby to przedstawić. Na koniec mała niespodzianka. Mały kolaż pudełek, które mam z tą tematyką olimpijską. Zapraszam Was bardzo serdecznie na taki krótki pokaz tego, co posiadam. Mario and Sonic at the Olympic Games w Pekinie. Proszę bardzo, na Wii. Pierwsza część bardzo udana, bardzo fajna, więc naprawdę polecam zacząć. Na Nintendo DS-a ta sama gra, no, tylko inna wersja, ale niestety nie mam pudełka, więc na razie pokazuję Wam kart. Tak to wygląda, nie? Tak to wygląda niestety. Dalej. Mario i Sonic w Olimpiadzie Zimowej Vancouver 2010. Tak. To też mam. I też całkiem fajna, udana odsłona. Więc spokojnie tutaj Nintendo się wywiązywało z tych ekskluzywów, co ciekawe. Mario i Sonic w Olimpiadzie Zimowej Vancouver 2010. Ale na Nintendo DS-a. Proszę bardzo. Tak. Z tym to akurat też miałem bardzo dużo miłych wrażeń. Ostatnia gra olimpijska na Wii, Mario i Sonic w Olimpiadzie Letniej, Londyn 2012. Fajne, żółte pudełko, mało spotykane, jeśli chodzi o całą bibliotekę Wii. Natomiast ta gra się tym charakteryzuje, że ma właśnie tą kolorystykę, żółte pudełko, no i żółta okładka przede wszystkim. Więc tak to już wygląda. To jest zbiór na Wii. Na DS-a się gra z Londynu nie pojawiła, ale nic straconego, bo pojawiła się na Nintendo 3DS-ie, który tutaj też oczywiście posiadam i jest to zupełnie inna wersja w stosunku do Wii. Tak, to jest zupełnie co innego i jedna z tych gier, przy której można się też dobrze bawić, ale jedna dyscyplina jest cholernie trudna i jest tragicznie pod tym względem. Mówię o kolarstwie szybkim, gdzie tam na złoto to to w ogóle dramatycznie to wygląda. W wydaniu niemieckim niestety udało się coś takiego nabyć. Mario i Sonic w zimowej olimpiadzie w Soczi 2014, już mniej udana odsłona, ale jak najbardziej też bardzo ciekawa. Tak to wygląda. Ale też można to sobie oczywiście zobaczyć. No moim zdaniem mniej udana odsłona w stosunku do tych pierwszych trzech, tak? O tym mówiłem. No i jeden do tej pory najnowszych odsłon olimpiady z Mario i Sonikiem, Rio 2016. Przy końcówce życia Wii U niestety tak to wyglądało, że reklama tej gry była praktycznie znikoma, była, ale ludzie po prostu tak specjalnie nie brali tej gry z powodu samej konsoli. Dla mnie Wii U nie jest problematycznym sprzętem, inny problem jest po prostu w ludziach, co niektórych czasami, no ale ja tego nie zmienię niestety. No i wersja na 3DS-a bardziej znana już wszystkim, tak, ostatni taki tytuł na 3DS-a niestety, a szkoda. Podejrzewałem po cichu, jak już zapowiadali tą grę, że może jeszcze wydadzą na 3DS-a, ale niestety słabo. Co ciekawe, jeszcze Nintendo zapowiadało, że w przyszłym roku 2020 3DS-a, czy 2DS-a, czy nowego 2DS-a XL będą trzymać tak, jak długo się da. Czyli podobna sytuacja, jak to było z Nintendo DS-em, z GBA, a gier praktycznie już nie było.
Zobaczymy. Będą raczej gry już tylko przez e-shop wydawane. No i dzisiejszy przykład, tak? Więc tych gier trochę mam. Znam się na temacie. Tutaj wszystko widać. I proszę bardzo, tak? Wszystko do kolekcji. Więc jedną serię uzupełnioną mam. Zobaczymy, jak za 2 lata tutaj na Switcha się to pojawi. No i tyle, no. Jestem ciekawy po prostu, za ile wyrwę Switcha i za jakie jeszcze gry ewentualnie będą mnie czekały, ale na razie ten sobie zostawię nieotwarty. Na razie niech tak będzie, tak? Dobra. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Co sądzicie? Dajcie znać. Nie jestem hejterem Switcha, nie o to chodzi. Jestem po prostu tylko zdziwiony niektórymi reakcjami ludzi, że tak bardzo wywyższają konsolę nad wszystkimi. Nie ma to sensu, bo każda konsola to jest każda konsola. Każda konsola ma swoje dobre, złe strony. Switch też ma swoje dobre, złe strony. Więc to jest istotne, żeby o tym mówić, a nie bać się czegoś, bo będą mnie jeść w komentarzach na YouTubie. Nie ma sensu. Tego jeszcze nie otwieramy. Tego nie otwieramy. To sobie będzie leżało spokojnie na swoje lepsze czasy. Do zobaczenia.